drodzy, to jest Lotos Studio, ja nazywam się Marek Wieliński, a moim i przede wszystkim waszym gościem jest Artur Siódmiak, czyli człowiek, któremu zawdzięczamy to, że ta plaża nie jest pusta. Przeciwnie, stoi na niej stadion, stadion letni. Powiedz nam, co to za koncepcja, od ilu lat już to się tutaj na plaży w Gdańsku dzieje? No blisko, to jest, jeżeli dobrze liczę, 7. rok funkcjonowania tego obiektu. Od kilku ładnych lat Lotos jest sponsorem tytularnym, wspiera nas bardzo mocno, dlatego obiekt nosi nazwę Lotos Stadion Letni Gdańsk. Jest to połączenie kultury, sportu, wypoczynku, rekreacji w szerokim tego słowa rozumieniu, bo mamy tu dzieci, mamy ludzi starszych, mamy całe rodziny. Tu bardzo dużo się dzieje, ale jest ten sport amatorski, ale też sport profesjonalny. Oferujemy fajną bazę infrastrukturalną w postaci boisk do siatkówki, do piłki nożnej, ręcznej, jakiejś strefy crossfitu. Tu tętni życie, bo plaża to nie tylko leżak, na którym teraz siedzimy, ale plaża to też czynny wypoczynek i do tego namawiamy gdańszczan i turystów, którzy odwiedzają ten piękny stadion. W momencie, gdy tutaj jesteśmy, jest to wydarzenie wyjątkowe, bo jest to największa lekcja WF-u. Patrząc po liczbie uczniów obecnych tutaj, wydaje mi się, że chyba się udało. No tak. Pierwsze skojarzenie na temat lekcji wychowania fizycznego to jest klasa licząca 25-30 osób. Natomiast od kilku lat organizujemy przez moje stowarzyszenie największą lekcję wychowania fizycznego. Zawsze było to w grudniu. Tym razem stwierdziliśmy, że tak piękny obiekt, gdańska plaża, to zachęta, żeby zrobić odmianę letnią. I naprawdę pomysł trafiony, pogoda trafiona, Kajetan Kajetanowicz, dużo wrażeń, Piotrek Myszka czy Natalia Maliszewska, turniej piłki ręcznej, wiele szkół, nie tylko z Trójmiasta, ale spoza Trójmiasta przyjechałaby czynnie spędzić te kilka godzin zamiast lekcji biologii, przyrody czy matematyki. Mają czynny wypoczynek, uśmiech na twarzach tych dzieci mówi wszystko, wszystkie wychodzą uśmiechnięte, zadowolone, więc myślę, że warto to robić. Od lat wspiera tę inicjatywę Ministerstwo Sportu, więc cieszymy się, że możemy realizować z takimi partnerami jak choćby Lotos czy Ministerstwo wiele naszych marzeń, bo tak to chyba trzeba nazwać. Powiedz, jak długo tutaj będziecie i dlaczego warto będzie tutaj przychodzić? Funkcjonujemy w okresie letnim przez 3 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień. Oferujemy szereg imprez profesjonalnych, czy to w piłkę ręczną plażową, siatkówkę plażową, czy też najwięcej imprez związanych z piłką nożną w odmianie plażowej. Są to imprezy na etapie finału Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, więc najwyższa klasa, jeśli chodzi o nasze rozgrywki w kraju. To zachęca kibiców i nie tylko, aby przyjść, wypić sobie coś zimnego w fajnych warunkach, w przyjaznej atmosferze, na obiekcie i kibicować najlepszym zawodnikom w rozgrywkach profesjonalnych, ale tak jak powiedziałem, infrastruktura, którą zapewniamy, jest otwarta dla wszystkich, jest za darmo. Widać, że ten przysłowiowy Kowalski rusza się ze leżaka i zaczyna też z synem grać w piłkę, w siatkówkę, czy spędzać czas w sposób nie tylko bierny, ale też aktywny i o to nam chodzi. Można powiedzieć, że obiekt jest taką mekką sportów plażowych. Oczywiście też dokładamy wydarzenia muzyczno-kulturalne, jakieś festiwale. Prowadzimy też w ramach naszych działalności relacje z dużych wydarzeń, jak chociażby Mistrzostwa Świata w piłkę nożną w postaci stref kibica. Akurat w tym roku jej nie będzie, ale takie wydarzenia też tu się odbywają, więc ja myślę, że warto przyjechać do Gdańska na Lotos Stadion Letni, aby spędzić czas tak na sportowo, ujmijmy to. No i powiedzmy jeszcze, to nie jest przypadek, że właśnie ty organizujesz tego typu imprezę, bo za tobą wielka sportowa przeszłość. Tak, ja powiem szczerze, że całe życie byłem związany ze sportem, teraz troszeczkę z innej strony. Ta adrenalina towarzysząca organizacji imprez sportowych, czy wcześniej, podczas kariery, rozgrywką na poziomie krajowym i też światowym, to był zaszczyt grać w reprezentacji Polski, ale też jest to dla mnie bardzo ambitne, to co robię teraz, i jeżeli te moje cele, chociażby w funkcjonowaniu takich obiektów, organizacji imprez sportowych, czy dla dzieciaków, czy też dla starszych, rok rocznie mogę spełniać i realizować, to jestem dumny z siebie i ze swojego zespołu, bo to warto, ale też nie ukrywam, że dziękuję partnerom, bo bez pieniędzy, bez wsparcia nie byłoby tego, dlatego ja myślę, że jestem człowiekiem szczęśliwym, zapracowanym, ale zadowolonym. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, a moim i waszym gościem był Artur Siódmiak, człowiek, który stworzył Lotos Stadion Letni w Gdańsku. Dziękuję bardzo.